gorąco wszystkich Państwa, którzy przybyli w ten ważny dzień dla miasta i gminy Chęciny, dla historii tej gminy i tego miasta, aby oficjalnie otworzyć najpiękniejszy obiekt i najstarszą kamienicę zabytkową w mieście Chęciny, jaką jest Niemczówka, która, jak wszyscy wiemy, pochodzi z 1570 roku. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Módlmy się. Boże, Ty w planach swojej opatrzności darzysz błogosławieństwem każde ludzkie działanie służące dobru ciała i ducha człowieka. Sprawnie wszyscy, którzy w tym historycznym budynku Niemczówki w Chęcinach, kompleksowego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej. Chciałbym tu właśnie zaprezentować krzemienie pasiaste, które występują u obrzeża, na obrzeży Gór Świętokrzyskich. Są to krzemienie naprawdę bardzo urocze, bardzo ładne, ponieważ w mojej kolekcji są krzemienie na przykład lewickie, można porównać. Malarskie artyści utrwalili ten obiekt na obrazach. On nieco inaczej wyglądał wcześniej, oczywiście architektura ta sama. Natomiast no myślę, że blask, jaki się pojawił, zmienił wygląd tego obiektu. Zapraszam Państwa, bo pokazuję Państwu to, co jest nad ziemią. Chciałem Państwa zaprosić do podziemi, które są równie piękne jak te elementy, które widzisz. Trzeba liczyć, żeby wyszło to na jeden level.